lubiłem się śmiać, że Trent jest takim trochę naszym polskim upsetem. Oj, ten hook, jasny gwint, to powinno było być trafione. Przejdziemy do tego zaraz, wrócimy na pewno, bo w tym momencie Trenie ma całkiem spore problemy. Jeszcze Exos narzucony, błysk palony, ale pod wieżą się nie uciek. Solo lanerą, którzy to używy. Ta, tylko właśnie w tym momencie chciałbym powiedzieć, przykro mi supporci, ale o tym może za chwileczkę, ponieważ mamy teraz na dziku byda, gdzie plamy już Royson nie posiada. Erka zgrana w tym momencie pod wieżą, zobaczcie, że tych obrażeń jest sporo. Z Ignite'em jeszcze poleciał do przodu wódzu. No ale poszedł po gwarantowany wariant, zobacz, zresztą ten priorytet z mida dla Sejdza będzie fantastyczna sytuacja, bo mają naprawdę Heralda. Aż trzy postaci, ale nie na ultimate przez Bolszaka i to już jest zły start. A w tym momencie jeszcze zobaczmy Czaru, mocno obity i tak podwieżą, pojawia się Royston z teleportem. Bardziej taką ekspozycją Ultraligi, ale tak to zawsze miesza w głowie. Trochę tak, ale wiesz co, niby sezon trzeci, a już czwarty. Mi się podoba, bo mimo wszystko... Czerwony smite jest dobry na teraz na Trandla, ale wraz z upływem rozgrywki niebieski będzie lepszy, chociażby i w tym fightach. A creepy na midzie idą świetnie, ale chcą jeszcze wygrać topa, więc idą na konektiwa bez flasha. Właśnie chciałem powiedzieć, że chciałbym na pewno pochwalić Kubyda, który bardzo dużo nam roamował z dolnej alei. Takim chociażby carry jest Ziggs, może sobie na to pozwolić, ale teraz Polszak w końcu trafierką i pod wieżą konektiv już nie wystarczy. Awys to nie pozwoli ich zatrzymać. Pamiętajcie, jak działa Ziggs i jego subtle jump? Właśnie tak. Teleportacja na plecy, Michał! Konektiv Omega Gnara. Chce się bić w tym momencie. A to Royson, co ja gadam. Tylko zobaczcie, jest behave z jednej, z drugiej jednocześnie konektiv, szuka dobrego ultimate na dwóch osobach, aż tych obrażeń będzie wystarczająco, a Bolszak zginie na pewno. Ultimate wystarczająco dużo obrażeń zrobi i sam Czaru został pozostawiony. Co on tutaj może zrobić? Ale polecieć jak prawdziwy Czad! Bo Czadowo to by zagrał, no gdyby nie fakt, że Exos był na miejscu. Gdzie Awes ma tyle magicznych obrażeń, może poleci po prostu w Spirit Visage i będzie wytrzymały, niezabijalny. No, muszę cię tu chyba zatrzymać, bo chyba to, że Awes będzie chciał tutaj podjąć jakąś małą walkę. No i już myślałem, że Butsu samym ultimate'em może coś tutaj działać, ale właśnie przed chwilą to oni byli na celownikach przeciwników, a teraz to oni przeciwników fokusują. Dwa zabójstwa na konto Awes aż padną. A chciałbym zauważyć, że w wieżach to już w playoffach. No cieszy mi się Micha, ale Awes nie poprzestaje na tym, Michał. Oj tak, idą do przodu, lecz Ktarik zdąży wezwać, nie zdąży na czas. Defle zostaje tutaj wyłapany, Behave nawet podchodzić nie będzie z konektivem. Botlane już stracony, czy kolejne ofiary się znajdą, bo konektiv spowolniony. Niestety RK celu się zonować tego Wladimira. I wyrzucić go z ultimate. Ale Behave może być zagrożeniem, on posiada flasha, 4000 punktów zdrowia to jest względnie dużo. Musieliby go jakoś szybko zberstować, Michał. Czy konektiv i drużyna są w stanie jeszcze powalczyć o czwarte miejsce w lidze? Kluczowy moment, idą do przodu, Behave w cierpliwości. Zaraz może pożałować, bo drużyna będzie martwa, zanim ten naszor będzie do smite'a. Double kill dla Treniego, ale baron dla piratu. Cierpliwości to dużo właśnie miał Awes, że aż tak długo trzymali tego barona, ale ostatecznie bestia zgarnięta przez drużynę niebieską i to może im uratować nawet grę. Oj tak, Czarus tutaj z całą pewnością pada i w... Za to konektiv zaraz będzie miał ultimate'a, obici zawodnicy Pirate Sports, ale nie jakoś fenomenalnie, trzeba przyznać, kto zgarnie te bestie. Bolszak chce się ponownie spróbować na smite'y i tę walkę to on właśnie wygrywa. Jednak Royson świetnie zagrany ultimate, do tego jeszcze RK dorzucona ze strony Deflesa, jest leczenie, są te tarcze, ale Awes... Następnym razem będzie lepiej. I tu no cię... to muszą iść do półfinału. Tu cię zatrzymam, Awahirze, bo rozpoczyna nam się w końcu ta wielka szarża wokół barona, przede wszystkim dookoła środkowej alei, bo tam Behave wciągnięty, ale wiele obrażeń nie zostało mu zadane. Przede wszystkim problemy ma w tej sytuacji Irelia razem z Czaru. Co prawda ten drugi bardziej wytrzymały, ale mimo wszystko jest to pierwsze zabójstwo już na konto Pirate Sports. I jeszcze drugie sobie wyciągną, a to oznacza, że bestia baroni. Pamiętajmy, Behave miał pełną wizję na baronie, bo miał tam sojuszników. RK zagrana, ale być może trochę zbyt wcześnie. I Royson robi super robotę, próbuje Bolszak, ale już nie ma swojego dasha, jest przyszpilony do ściany. I tutaj już się na chwilę z życiem pożegna. Nawet nie wiem, czy wszystko wiem. Ale ja bym chciał wrócić poniekąd do dyskusji, którą ty zacząłeś wcześniej. A propos, ponieważ w tym momencie ściągnięty z Isedrion, ale pod wieżą, razem z ultimate'em, nic mu nie zrobisz. Zobacz, Pirate Sport być może tutaj będzie się okończyć grę, Michał. Na pewno zaczną od brania inhibitora, ale ja bym się wycofał na ich miejscu. Chyba, że Royson tak szarpnie! No właśnie, tylko że od razu przeciwnicy się wycofują, chcą się troszeczkę uleczyć i to im się uda, jeszcze nikt nie zginął, chyba że mówimy o Bolszaku. To akurat całkiem nieprzyjemne. Poszła potężna bomba, ale mówiłem o kończeniu. Pirate Sport widzi to w zasięgu. Oj tak, i z przewagą liczebną jest to realne myślenie. Ziggs ma tu problem z czyszczeniem creepów, a to co masz trzy armaty, Sylvana. Oj, nieprzyjemnie się troszeczkę robiec. Szybko wziąć dżunglę rywala albo swoją, albo zostać tu dłużej. Odważni rywale zaraz będą mieli ultimate, ale szarpią. Przychodząc ich baza. Nieźle Czaru w tym momencie poczarował. Zobaczcie, że defens się będzie musiał wycofywać, ale Kubyt to będzie pierwsza ofiara tej walki. Jakże wytrzymałe postacie ma Pirate Sports, że jeszcze nikt nie upadł, że oni jeszcze wszyscy mają prawie ale Pucu. Wystarczające baski zdrowia, Pucu! Ta sekunda, te pół sekundy, no nie dało się tutaj nic ugrać. I zobaczcie.
To już będzie koniec. Te Death Timery są już zbyt wielkie, a zawodników AWS zbyt mało na miejscu. Nie, wylądują na czwartym miejscu po, jak to napisał Bichev, to nie jest moja uwaga, pointowaniu sezonu. Ta drużyna, jeszcze nie wiemy jak daleko mogą sięgnąć, ale wiemy gdzie już są. Na stabilnym miejscu w playoffach, 7 zwycięstw, 7 porażek.